Czym jest hosting? Czym jest domena? Czym jest serwer? Czym jest VPS i wiele innych dziwnych pojęć? To jest film dla początkujących. I będzie tutaj sporo uproszczeń, ale jeśli jesteś przedsiębiorcą, freelancerem i potrzebujesz własnej strony internetowej, to w ciągu kilku najbliższych minut pokażę Ci, jak uniknąć pewnego kosztownego błędu, który często popełnia 90% osób, które zaczynają swoją przygodę z internetem. I niestety ten błąd często później kosztuje ich tysiące złotych. I no nie, nie będzie tutaj mowy o złym logo, ani nawet o brzydkiej stronie. Mówię o czymś, o czym rzadko kiedy mówisz na samym początku. O hostingu. I obiecuję Ci, że za mniej więcej 12 minut będziesz wiedział więcej o hostingu niż większość ludzi, więcej niż 80% ludzi, którzy mają swoją stronę w internecie. Ale zacznijmy od czegoś prostszego, żeby łatwiej to zrozumieć. Od działki, domu i tabliczki z adresem. O co chodzi? Cześć! Jeśli jeszcze się nie znamy, to ja nazywam się Michał Barczak i nieprzerwanie od 2009 roku prowadzę bloga geekwork.pl, gdzie uczę ludzi pracy zdalnej. Nieprzerwanie przez ostatnie 8 lat jestem też przedsiębiorcą. Z moimi klientami wdrażam agentów AI, prowadzę dla nich marketing, pomagam w sprzedaży. A jeśli zaczynasz w internecie, to ten film jest specjalnie dla Ciebie. Jeśli takie słowa jak hosting, domena, serwer brzmią trochę jak jakieś zaklęcia, zero wstydu. Wszyscy kiedyś zaczynaliśmy. I dzisiaj spróbuję wytłumaczyć te wszystkie pojęcia tak prosto, żeby nawet Twoja babcia to zrozumiała. Bez żadnego technicznego bełkotu, bez skomplikowanych terminów, a nawet Ci się pojawią, to po prostu je wyjaśnię. Zanim przejdziemy do konkretów, to muszę powiedzieć Ci jeszcze jedną rzecz. Ten film może zaoszczędzić Ci dosłownie tysiące złotych, a przede wszystkim dziesiątki godzin frustracji. Dlaczego? No bo wybór hostingu to fundament całej obecności w internecie. A większość ludzi kupuje swój pierwszy hosting trochę jak, nie wiem, sznurowadła albo paliwo. Byle było tanio i byle było szybko. Więc na początku wyjaśnię Ci, czym jest hosting, czym jest domena, czym to w ogóle różni się od strony internetowej, czym jest serwer, jak te pojęcia w ogóle się ze sobą łączą. Pokażę Ci prostą analogię, która wszystko rozjaśni. A na koniec dam też taką konkretną listę kontrolną i pokażę przykłady dobrego hostingu z prawdziwymi cenami. To co, gotowi? No to bierzmy się do roboty. Zacznijmy od absolutnych podstaw. Co to w ogóle jest strona internetowa? W praktyce to zbiór plików, zdjęć, tekstów oraz kodu, które razem tworzą to, co widzisz w swojej przeglądarce. To trochę jak dokument Word, tylko bardziej skomplikowany, interaktywny. Mamy ze stronami internetowymi do czynienia praktycznie codziennie, i nie zawsze zastanawiamy się, jak one działają. No bo czym jest internet? Czymś nieokreślonym gdzieś w pustce? No to teraz ta analogia, o której wspomniałem przed chwileczką, która wszystko Ci wyjaśni. Twoja strona internetowa w tym przykładzie będzie trochę jak dom. Dom ma fundament. Ma ściany, ma dach, ma w środku meble, może jakieś obrazki na ścianach. To wszystko pliki Twojej strony. Natomiast projekt domu, kolor ścian czy układanie mebli to systemy, które pozwalają nam w jakiś sposób tym wszystkim zarządzać. No tutaj mamy kilka opcji do wyboru. Na przykład możemy skorzystać z systemów, które mamy bardzo duży wpływ. To trochę jak budowanie strony w określonej technologii, na przykład technologii szkieletowej, drewnianej. Tak powstał też mój dom. Jeśli ten temat Cię interesuje, to gdzieś tutaj pojawia się film na ten temat. Możesz skorzystać na przykład z systemu WordPress. To bardzo znany, bardzo popularny system, który generalnie służył kiedyś do blogowania, a dzisiaj można nam stworzyć bardzo fajne, przystępne strony internetowe. Chyba 80% internetu stoi na WordPressie. W praktyce taki system pozwala Ci zrobić wszystko, co tylko chcesz. W naszym przykładzie możesz tam poprzestawiać okna, zmienić ściany, zmienić obrazki, przemodelować wszystko wokół. Masz pełną kontrolę nad kodem. Alternatywą do takiego systemu byłby na przykład Wix albo Shopper. Takie systemy do budowania stron internetowych, modele abonamentowe, czyli tak zwane modele SaaS, które przypominają trochę wynajem mieszkania. Owszem, możesz niektóre rzeczy zmienić czy poprzestawiać, ale całego systemu nie przebudujesz. Czym jest więc hosting? Hosting, inaczej mówiąc serwer, to fizyczne miejsce, gdzie są pliki Twojej strony internetowej, a w naszym przykładzie działka, na której stoi nasz dom. Bez działki nie da się postawić domu. Bez hostingu nie masz gdzie umieścić swojej strony internetowej w internecie. Hosting to po prostu fizyczny komputer, serwer, który leży gdzieś w jakimś konkretnym miejscu, w serwerowni, i tam są wszystkie fizyczne pliki Twojej strony. Kod, zdjęcia, obrazki i tak dalej. I na tej podstawie możemy to pokazać komuś, kto ją odwiedza. A jak ją odwiedza? No musi wiedzieć, gdzie jest, i do tego służy adres. I domena to właśnie adres, czyli taka tabliczka na bramie, która mówi: hej, mój dom stoi przy Kwiatowej 15. A w przypadku internetu mówisz: moja strona to mojafirma.pl. Domena to po prostu przyjazna nazwa,
którą ludzie wpisują w przeglądarce, żeby nie wpisywać ciągu dziwnych ciąg cyfr. Podobnie w przykładu działki. Działki mają swoją numerację, specyficzny numer. Tak samo strony internetowe mają swój specyficzny adres IP. Ale dla nas jest łatwiej, kiedy posługujemy się takimi adresami jak światowa15 czy mojafirma.pl. Więc jak to wygląda teraz w praktyce? No więc kupujesz działkę, hosting. Może on kosztować kilka złotych miesięcznie, może kilkaset złotych rocznie. Następnie rejestrujesz swój adres, czyli wolną dostępną domenę, za na początku 19, może później 50, maksymalnie 100 zł rocznie. Następnie na tym serwerze, jak masz już działkę i masz adres, to budujesz na niej dom. Na przykład tworzysz swoją stronę internetową w WordPressie. Dzięki temu ludzie, którzy wpisują twój adres, mojafirma.pl, widzą twój piękny dom, czyli twoją stronę. No to teraz, kiedy już wiesz, czym jest hosting, pokażę ci, dlaczego większość ludzi robi to po prostu źle. Wyobraź sobie, że planujesz otworzyć kawiarnię. Masz super przepisy na ciasta, na kawę. Masz świetny projekt wnętrza. Zatrudniłeś najlepszego baristę, ale żeby oszczędzić, wynajmujesz lokal w piwnicy, bez okien, w jakiejś bocznej uliczce, gdzie praktycznie nie ma ludzi. Pytanie, ile osób przyjdzie do takiej kawiarni? No raczej po prostu niewiele. I dokładnie jest tak samo hostingiem. Wydają tysiące złotych na profesjonalną stronę internetową. Jeszcze więcej pieniędzy na zdjęcia produktów. Może nawet setki tysięcy złotych na reklamę internetową, a potem kupują hosting za 5 zł miesięcznie, bo przecież to tylko miejsce w internecie. Jaki jest rezultat? Jaki jest efekt takiego działania? No niestety, zły hosting oznacza, że na przykład strona ładuje się 7 sekund, a ludzie przecież wyłączą tą stronę po jednej czy dwóch. W dodatku taka strona jest narażona, trochę jak dom w złej dzielnicy, na różnego rodzaju ataki. Innymi słowy, strona za wolno się ładuje, więc kiedy kierują tam ruch z reklam, po prostu strona nie działa, więc ludzie z niej wychodzą. W dodatku jest w takim miejscu, czy w tak niebezpiecznej dzielnicy, że co chwilę jest atakowana, przez to też jest wyłączona. A Google nie pokazuje tej strony wysoko, ponieważ jeśli jest wolna, to w praktyce tracisz klientów, zanim w ogóle ją zobaczą, co masz do zaoferowania. I takie źle zoptymalizowane strony internetowe, a hosting jest jednym z elementów optymalizacji, po prostu no, są niżej w rankingach. Badania Google są bezlitosne. 53% użytkowników mobilnych opuszcza daną stronę internetową, jeśli ładuje się na dłużej niż 2-3 sekundy. Jaka jest różnica między tanim hostingiem a dobrym hostingiem? No to właśnie te kilka sekund. Jeśli więc oszczędzisz te 12, 15, 30 zł miesięcznie na hostingu, to kosztuje cię to dosłownie potencjalnych klientów. To nie oszczędzanie, to po prostu strzał w tył głowy. Ja przez swoje lata przeszedłem chyba wszystkie możliwe firmy w Polsce hostingowe. I na początku myślałem głównie właśnie tym najprostszym elementem. To ma być tanie. Pomyślałem sobie, o, 10 zł miesięcznie, super, biorę. Ale moja strona, z której często funkcjonowałem i żyłem, chociażby mój blog, no ładowała się jak Windows 9.8 na kalkulatorze z Biedronki. Miałem klienta, który napisał, Michał, czy mogę zamówić kawę, nim twoja strona się załaduje? Czy zdążę wyciągnąć pranie? I wtedy zrozumiałem, że najtańszy hosting to najdroższa decyzja, jaką można podjąć. Dobra, no to jak wybrać dobry hosting? Jest 5 kluczowych rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę. I wytłumaczę ci teraz każdą z nich po ludzku. Po pierwsze, lokalizacja serwera, czyli gdzie fizycznie stoi ten komputer, na którym będą twoje pliki. To jak lokalizacja tego naszego sklepu czy domu. Jeśli prowadzisz biznes w Polsce dla Polaków, to nie otworzysz sklepu we Francji albo w Nowym Jorku, prawda? Tak samo jest z hostingiem. Serwer, czyli ten komputer z naszą stroną internetową, może stać blisko, na przykład w Warszawie, w Niemczech, albo w Stanach, albo w dowolnym innym miejscu. Tak naprawdę gdziekolwiek. Ale każdy kilometr odległości, to duże uproszczenie, powoduje, że strona ładuje się dłużej. Serwer w Polsce obsłuży polskiego klienta w ułamku sekundy, natomiast w przypadku serwera, który jest po drugiej stronie globu, może zająć znacznie dłużej. Te różnice wydają się być niewielkie, ale Google to widzi i nagradza. Szybsze strony mają lepsze pozycje w wyszukiwarce. Ale no jak to sprawdzić? No cóż, można po prostu spytać hostingodawcę, gdzie fizycznie są nasze serwery, gdzie fizycznie są wasze pliki. Jeśli klient odpowiada wymijająco albo w sposób niejasny, uciekaj. W większości przypadków dobry hostingodawca powinien mieć dokładnie opisane lokalizacje swoich serwerów na swojej stronie. Często też daje nam możliwość wyboru, na przykład na Litwie, na przykład w Niemczech. To bardzo bliskie odległości z perspektywy serwerów. Druga rzecz to typ hostingu, czyli jaki rodzaj działki bierzemy. Są takie trzy główne typy. Po pierwsze, hosting współdzielony. On często kosztuje kilka złotych miesięcznie, dosłownie 15-20 zł miesięcznie. To trochę jak mieszkanie w bloku. Dzielisz zasoby, prąd, wodę, internet z setkami sąsiadów. Kiedy sąsiad robi imprezę, to jego strona ma duży ruch, to tobie zwalnia internet. Więc taki hosting jest dobry dla początkujących, na start. Dla małych blogów, prostych stron wizytówek, portfolio. Po prostu, żeby zacząć. Alternatywą jest VPS, czyli wirtualny serwer prywatny, który kosztuje od 50 zł miesięcznie. To już szeregówka. Masz swój kawałek, więcej kontroli,
lepsza wydajność, wciąż dzielisz teren, współdzielisz teren, ale masz gwarancję swoich zasobów. I to jest hosting dobry dla rozwijających się biznesów albo takich większych stron internetowych, serwisów, które mają większy ruch. Mój blog stoi na VPS-ie. Strony, które mają większy ruch. No i ostatnia możliwość to serwer dedykowany. To już tak 300 miesięcznie w górę. Wolno stojący dom na wielkiej działce. Wszystko jest twoje, masz pełną możliwość kontroli nad mocą, nad prędkością, nad bezpieczeństwem. To jest wyizolowany, oddzielony serwer. Wszystko jest tam bezpieczne i przygotowane, nawet na bardzo duży ruch. Taki hosting jest już dla dużych firm, dla dużych aplikacji, stron z ogromnym ruchem. Więc jeśli dopiero zaczynasz, ma być to twoja pierwsza strona internetowa, landing page, czyli taka jedna strona, która mówi o twojej firmie, albo malutki serwis, hosting współdzielony w 100% wystarczy. Ale upewnij się, że w razie czego możesz tam szybko przejść na większy plan. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to parametry techniczne, czyli wielkość czy wyposażenie naszej działki. No i teraz znowu będzie kilka pojęć, ale wytłumaczę ci to bardzo prosto. Po pierwsze, pamięć operacyjna. To jak pojemność. Im więcej jej masz, tym więcej rzeczy możesz tam mieć otwartych równocześnie. Trochę jak ilość otwartych okienek w Chromie. Dla WordPressa tego RAMu powinno być minimum 2 giga. Dla sklepów 4 giga. Innymi słowy, im więcej odwiedzających jednocześnie, tym więcej potrzebujesz. Drugi parametr to przestrzeń dyskowa. Taka twarda pamięć, czyli takie miejsce na twoje pliki. I tutaj kilka podpowiedzi. Szukaj w opisach serwerów, które mówią, że mają dyski SSD, a nie HDD. HDD to taka starsza technologia, a SSD jest po prostu 10 razy szybsze. Dla małej strony internetowej kilka giga całkowicie wystarczy. Nawet jeżeli miałbyś tam mieć pocztę równocześnie, serwer pocztowy, to 10-20 giga wystarczy w topie. Dla sklepu ze zdjęciami, z większą ilością produktów, 30-50 giga wystarczy. A pocztę powinny czyścić z dużych załączników. Często pojawia się też zagadnienie transferu, czyli przepustowości, i to określa, ile osób może odwiedzić twoją stronę miesięcznie. 100 GB transferu to spokojnie 30, 50, 80 tysięcy odwiedzin. Większość hostingów dzisiaj ma już taki status unlimited. No, ale warto sprawdzić ten drobny druk, czy tam przypadkiem nie ma jakichś limitów. Czwarta rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to funkcje bezpieczeństwa, wygody. I to są często dodatki, ale często też taka podstawowa rzecz, którą warto byłoby jednak mieć. Czyli na przykład, weźmy na początek, automatyczną kopię bezpieczeństwa. To taka trochę polisa ubezpieczeniowa. No niestety, strony są cały czas permanentnie atakowane, często przez boty, przez jakieś automatyczne systemy. Jeśli twoja strona zostanie zhakowana, albo coś ktoś usunie przez przypadek, no to po prostu przywracasz to z kopii. Więc jako minimum można byłoby potraktować kopię tygodniową, a niektóre serwery mają kopię nawet kilka razy dziennie. Kolejny aspekt, który warto wziąć pod uwagę, to czy możemy wygenerować tam certyfikat SSL. To ta kółeczka przy adresie strony i to pokazuje taki komunikat, że ta strona jest bezpieczna. A jeśli go nie mamy, to Google na przykład pokaże informację, że ta strona nie jest bezpieczna. Koniec biznesu. Nikt po prostu na tę stronę nie wejdzie. Większość hostingów powinna mieć możliwość generowania darmowego SSL-a i po prostu łatwego instalacji tego zabezpieczenia. Każdy porządny hosting po prostu daje to za darmo i wręcz instaluje to automatycznie. Kolejny aspekt, na który warto zwracać uwagę, to panel zarządzania. To powinien być bardzo prosty interfejs do zarządzania całością. Czyli na przykład jeżeli chcemy tam zainstalować WordPressa, to powinno zająć 5 minut, a nie 5 godzin. To powinno być łatwe, intuicyjne. Muszę wiedzieć, gdzie co trzeba kliknąć, a nie zastanawiać się, gdzie są ukryte kolejne nowe funkcje. Partnerem mojego bloga jest Hostinger. Bardzo ciekawa firma, która oferuje hosting. Aktualnie są tam wszystkie moje strony, wszystkie moje landing page'e oraz mój blog. W przypadku Hostingera mamy Kodi, czyli wsparcie AI, takiego chatbota, z którym możemy po prostu pogadać, wyjaśnić mu, co chcemy zrobić, a on zrobi to dla nas. Od konfiguracji domeny, instalacji poczty, zrobienia przekierowania i całej reszty. Osobiście bardzo często z tego korzystam. Pomijając, że sam panel jest po prostu bardzo czytelny i logiczny, to Kodi rozwiązuje dla mnie wiele problemów. No i jeszcze jeden aspekt, który warto pamiętać, to wsparcie techniczne po polsku. No bo jak coś ci nie działa o 23, to chcesz rozmawiać z człowiekiem, a nie czekać 48 godzin na odpowiedzi jakiegoś bota. Ostatnią rzeczą to możliwość rozwoju, czyli pewna skalowalność serwera. No bo dzisiaj masz być może pierwszą prostą stronę internetową, ale może za rok będziesz chciał mieć sklep internetowy z 1000 produktów. Dobry hosting pozwala ci przejść z małego planu na większy, bez przenoszenia zawartości całej strony, bez kombinacji. To trochę jak dokupienie sąsiedniej działki, w tym przykładzie chyba to będzie miało sens. Jakie zadać sobie pytania przed zakupem? Na przykład, jak wygląda upgrade do większego pakietu? Czy mogę to zrobić jednym kliknięciem? Czy to jest proste? Jeśli odpowiedź brzmi, jest to skomplikowane, trudne, musisz przenosić pliki ręcznie, no to lepiej szukać w innym miejscu. W przypadku Hostingera, ponownie Kodi może nam pomóc. No to mamy teorię. A teraz pokażę ci konkretny przykład na prawdziwych cenach. Jak już wspomniałem wcześniej, Hostinger jest partnerem mojego bloga i to jeden z tych hostingów, który po prostu szczerze polecam. Jest to współpraca, ale sam z nich korzystam, podobnie jak wielu członków mojej społeczności. Dlaczego?
No, przede wszystkim dlatego, że mają bardzo przystępne ceny. Plan premium dla początkujących to mniej niż 12 zł miesięcznie. Przy zakupie na 48 miesięcy, później przedłużenie będzie trochę droższe. W ramach 11 zł miesięcznie możesz stworzyć do 25 stron internetowych. Masz tam 25 giga przestrzeni SSD. Masz dwie darmowe skrzynki mailowe przez cały rok, czyli to brzmi trochę bardziej profesjonalnie. Ty, małpa, twoja firma.pl, a nie ty, małpa, buziaczek24.pl. Masz też darmową domenę na pierwszy rok, więc to kolejne kilka złotych oszczędzonych. Darmowy certyfikat SSL. W przypadku trochę droższego planu będzie to kwota około 15 zł miesięcznie, a daje nam to trochę więcej pamięci. Możemy tam postawić ponad 50 stron internetowych, mamy też 5 maili gratis, mamy codzienne kopie zapasowe, mamy kreator stron internetowych z pomocą AI i wiele, wiele innych prostych zagadnień. Porównaj sam na stronie internetowej. W dodatku pamiętaj, że z kodem chociażby Geekwork10 otrzymasz 10% rabatu. Wszystkie informacje, w zależności od tego, jaki hosting będziesz chciał wybrać, oczywiście znajdują się w opisie poniżej. Co teraz trzeba zrobić? No cóż, następne kroki należą do Ciebie. Możesz skorzystać chociażby z tych promocji, o których Ci teraz wspomniałem i założyć swój pierwszy hosting. To mniej niż kilka stówek w skali 48 miesięcy. Ogromna oszczędność, to uczciwa cena. Hostinger spełnia wszystkie kryteria, o których mówiłem. Ich główne serwery są na Litwie, czyli bardzo blisko, w związku z czym są szybkie. Sprawdź ceny, które aktualnie są na Hostingerze. Tam regularnie pojawiają się też promocje. Często te dłuższe zobowiązania, na przykład na 48 miesięcy, wychodzą bardzo, bardzo tanio. Ilość możliwości, które jeszcze daje Hostinger, jest ogromna. Przygotowane automaty do tworzenia, czy wsparcie takie techniczne, AI-owe, które powoduje, że twoja strona może automatycznie zostać poprawiona pod kątem wizualnym. Kreator stron internetowych, kreator landing page'y, kreator AI WordPressa i wiele innych rzeczy. Na moim kanale będę pokazał jeszcze wiele różnego rodzaju rozwiązań tego, jak Hostingera wykorzystać. I w poprzednich materiałach mogę chociażby zobaczyć, że możesz tam zakupić bardzo tanio VPS-a pod Natena pod N8N, czyli aplikację do tworzenia agentów AI. I to wszystko dosłownie za kilka złotych. Mam nadzieję, że ten materiał wyjaśni Ci podstawowe pojęcia. Mam nadzieję, że Ci się po prostu podobał. Jeśli tak, to niezmiennie będę wdzięczny za łapkę w górę, komentarz, podbicie, czy co tam się aktualnie robi na YouTubie, a ja lecę przygotować scenariusze dla kolejnych filmów i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pamiętaj subskrybować ten kanał, bo to dla mnie bardzo cenna informacja, że ten materiał po prostu Ci się podobał. A jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, to oczywiście jestem też w sekcji komentarzy. Postaram się pomóc i podpowiedzieć. Cześć, na razie, pa!